Witam w kolejnym zestawieniu jesiennym, jedenastkowym. To jest bodajże siódme zestawienie jedenastkowe jesienne, tegoroczne. Będzie to 11 zapachów w ramach mainstreamu. Był już odcinek top 11 mainstreamowych jesiennych, ale tutaj po prostu jeszcze chcę ulokować takie zapachy, które tam się nie znalazły, bo umknęły, bo już by przekroczyły ilość, o których warto wspomnieć, zwłaszcza że część będzie faktycznie z takich dostępnych aktualnie. Ten zapach, ta konkretnie wersja, chyba że coś tutaj namieszałam, ale widzę, że było tak, że to chyba nie ta wersja jednak. Chyba że tak nuty są, że tak powiem, niespójne z efektem. Dlatego że jest pewien zapach, teraz przeważnie chyba są cztery te Gucci Guilty czy Guilty, no jak dobrze mówię, dostępne. Są na przykład te, powiedzmy, te owoce leśne, ale właśnie jest ta wersja taka bardziej jakaś taka. Nie, to chyba nie jest jednak ta wersja. Już momencik. Mi chodzi o taką wersję, która jest taka złota z tych Guilty dostępnych, ale taka cała pełna złota. I ona jest taka ciepło-korzenno-pylista, taka właśnie przyprawowo-piaskowa, jak najbardziej taka komfortowo-jesienna. I to jest zapach. O! Na będzie problem, bo są jakieś podobne, ale wydaje mi się, że to będzie ta wersja. O! I zaraz zobaczymy po nutach. No, to dalej są takie, że jakby nie sugerują tego za bardzo. Natomiast tutaj już wskazują aspekt drzewny. Ja gdzieś mam też na zdjęcia, ja już kiedyś o niej wspominałam. Trzeba szukać w tych dostępnych Guilty tej wersji złotej, ale takiej po prostu, która jest taka pełna złota. Bo wiesz, to są. Chyba, że to ta. Ale nie, to właśnie sprawdzałam. Więc po prostu tutaj nuty totalnie nie pokazują zawartości, natomiast jak najbardziej tego złotego, takiego pełnego, takiego najbardziej przykrytego złotego trzeba szukać. Opium męskie. Koniecznie. Nadal gdzieś bywam. Czasem gdzieś tam widziałam Super Farm. W Sephorze Bodoga się też. I to powiedziałabym, że nawet dla mnie ciekawsze może niż opium damskie. Niemniej oba na pewno są takimi klasykami na jesień. No i tutaj mamy właśnie piękną przyprawowość, taką, która się generalnie taką swoją korzennością jesienną obroni i na skórze damskiej, wbrew temu, że ja mam wskazanie na skórę męską, jak najbardziej fajny, minimalistyczny flakonik. Ta przyprawowość, ta korzenność, jest takie też ocieplenie, osłodzenie, on jest taki właśnie słodko-ciepło-korzenny. Mamy właśnie balsam tolu, mamy wanilię, bourbon, no i mamy przyprawę, także na pewno ten. Na pewno Burberry Brit, ale woda perfumowana i klasyczna, ale właśnie koniecznie woda perfumowana, toaletowa, słabiej. Ten klasyczny DPT też już trochę pozmieniali, ale nadal jest to takie, powiedzmy, brytyjskie na jesień, ciasto ciepłe, gruszkowo-migdałowe. Gruszka, migdałowość, one są słodkie, ale to wszystko jest taka słodycz jesienno-brytyjska. Także trzy. Jak najbardziej ten zapach już sobie można jesienią zacząć użyć. Przepiękny, miodowy, słodkawy szypr. To jest taki przykład iście miodowej szyprowości. Bardzo charakterny i ja ten zapach mam jeszcze w dawnej wersji, bardzo go lubię. On jest niezwykle bogaty, niezwykle taki wyrazisty. Pięknie pracuje na skórze. Oczywiście mamy te składniki typowo szyprowe, patchouli, mamy też tą właśnie miodowość. To jest taki upojny, miodowy szypr, bardzo elegancki. Tutaj wskazują do różnych zapachów. No powiem szczerze, ja bym się tutaj z wieloma wskazaniami totalnie nie zgodziła. Na pewno jest zbliżony klimat do tego zapachu. Zresztą ten mam, kiedyś nabyłam dzięki poleceniu Dominiki. W ogóle ten jest wcześniejszym zapachem niż Suar. Bo że tutaj nie mamy wskazanego modu, ale efekt jest bardzo zbliżony do Sisley'a. On bywał bardzo niedrogo, no niestety już przestał bywać niedrogo. Gorsza dostępność. Ale wspominałam, kiedyś opowiadałam o tym zapachu, mam flakonik i pokazywałam go, jak był w świetnych cenach.
Berbera warto pamiętać o tym zapachu. Ja mam zresztą też flakonik. On jest bardzo w stylu niszowych sołów Ourysa, dużo, dużo taniej. I on ma takie ciepło złote jesieni z takimi owocami w takim jesiennym cieple. Widzę, że już nawet jest dużo porównań do Ourysa, gdzie kiedyś, jak o tym mówiłam, to w zasadzie nie było tych porównań. Perły, lalika, dobry czas na ten klimat, na ten klimatyczny zapach. Takie piękne nuty. Niestety trochę pozmieniano ten zapach. Wczesną jesienią też zawsze bardzo lubiłam ten zapach i Solnorą L klasyczny. Zresztą mam jeszcze flakonik. To jest taka różowość, kobiecość, elegancja, dosyć wieczorowość, ale generalnie dziennie też. I to wszystko jest takie zaostrzone tym różowym pierwszym i takie jest mocno tymi nutami bazy ucharyzmatycznione. Zaniesie też dobry czas na ten zapach. Tutaj ja bym się nie obawiała tych kokosów i tak dalej z nut. On jest przede wszystkim takim, powiedziałam, gęsto, pełno, ciepło, słodki, ale taką słodyczą, bym powiedziała, z jakimiś szlachetnymi likierami. Brzmiała to bardzo dobrze. W Rzeszopach. Sonorą, Perły, Berbery Woman, jak dużo mówiłam. Sisley, Brittle, woda perfumowana, opium męskie, to guilty, ale to takie właśnie mocno przykryte, złote, przyprawowe, blisto, korzenno, jesienno, ciepłe, czyli 8. Czyli jeszcze 3 zapachy, to jest świetny zapach, niestety już zniknął z półek już dawno, ale jesień to był czas dla tego zapachu, może nie tylko jesień, ale tutaj znowu takie nuty. Ja powiem szczerze, że zapach pamiętam zupełnie inaczej, bo taki właśnie ciepły, słodszy, ale taki konkretny, z taką elegancją. Bardzo dobrze go wspominam, ale nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam. Oczywiście to jest świetny zapach, mainstreamowy. Miałam kiedyś flakonik, bardzo ładny zresztą flakonik. Lata temu. Jeszcze pokazywałam to już tak lata, nie wiem ile lat temu. Zaraz zobaczę. Ja miałam z takich początków. Gdzieś w 2012-13. Swoją drogą, teraz mówię co do zabawy, już miałam w sobie e-body. One są bardzo w dużym klimacie na mnie, e-body, Noir d'Orient i właśnie te Estée Lauder, czy Lauder. Przypomniałam sobie, bo w obu, zwłaszcza w tym e-body, pojawił się efekt takiej naprawdę bardzo dobrej, drzewnej aury, trochę w szarlotkowość. Bardziej w tym e-body, ale wspólna część była też z tego zapachu, jeszcze się łączyło to z efektem właśnie w tym Estée Lauder na mojej skórze. A jego 11 dam ten zapach, który jeszcze w sumie nadal mam. Nie za dużo ilość, ale jeszcze w dawnej wersji mam troszeczkę w flakonie. I jest to też zapach właśnie Estée Lauder. To jest ta wersja klasyczna, nie wiem czy sensuous, były różne wersje sensuous, różne były wersje tej wymowy, w takich też materiałach reklamowych. W każdym razie, to jest zapach, który ma w sobie taką miękkość, taką słodkawość, ale nie zasłodzenie, taką szlachetną słodkawość, taką trochę specjalną nutę Pepsi, Coca-Coli. Jest tak właśnie miękko, komfortowo i tak ciepło, złoto, jesiennie bym powiedziała. Takie nuty. Czyli mamy takie nuty generalnie ciepłe, chociaż tak naprawdę no, mamy troszeczkę też takich nut innego typu. Natomiast cały efekt jest taki niezwykle miękki, komfortowy, właśnie lekko słodkawy, ładnie pociągnięta taka właśnie aura takiego koloru piaskowego, takiego koloru cielesnego, takich kolorów nude i takiej właśnie aury lekko, takiej rozmytej Coca-Coli Pepsi. To nie jest jakieś takie mocno Pepsi Coca-Cola, ale tak lekko jest to jak najbardziej wpleciony w taki ciepły jesienny klimat, taki złoto jesienny. Mam, bardzo lubię, miałam, tak jak mówię, i tą wersję noir, nigdy nie miałam tych wersji nude, one były jakieś takie strony tropików, nie tropików, jakieś tam kokosy, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że to nigdy nie było mu klimat, jakieś olejki do opalania. Natomiast w ogóle bardzo ładne flakony i ta wersja, i ta